Rok 2022 to dla sióstr Felicjanek czas wielkiego jubileuszu. Czas śpiewania Tedeum za otrzymaną od Boga łaskę po łasce. W ciągu 100 lat istnienia warszawskiej prowincji Matki Bożej Królowej Polski. Zgromadzenie sióstr świętego Feliksa z Cantalicio powołane do życia w Warszawie 21 listopada 1855 roku przez błogosławioną Marię Angelę Truszkowską zostało skasowane na terenach Królestwa Polskiego po upadku Powstania Styczniowego przez cara Aleksandra II. Była to cena, jaką siostry zapłaciły za zaangażowanie w niesienie pomocy powstańcom oraz umacnianie podlaskich unitów w jedności z Kościołem rzymskokatolickim. Dzięki krakowskiej placówce założonej w 1861 roku Felicjanki odrodziły się na terenie Galicji, skąd na początku lat 70. XIX wieku wyruszyły za ocean, aby w polskich emigrantach na amerykańskiej ziemi podtrzymywać wiarę i tożsamość narodową. Na początku XX stulecia siostrom udało się powrócić do Warszawy, kolebki zgromadzenia. Nie mogły z powodów politycznych przybyć jawnie, dlatego na czerwoną robotniczą wolę w 1907 roku przyjechały w ukryciu. Habity ubrały dopiero w roku 1916, a po wcześniejszym opuszczeniu miasta przez wojska rosyjskie. Mieszkańcy stolicy, nieświadomi dotychczas powrotu zgromadzenia do Warszawy, widząc na ulicach znajome stroje zakonne, przyklękali przed siostrami wołając: mateczki nasze wróciły, to wolność jest już blisko. 2 lata później nasza ojczyzna po 123 latach niewoli znalazła swoje miejsce na mapach Europy. Tak więc niepozorne postaci, otulone w długie brązowe habity, faktycznie stały się zwiastunkami wyzwolenia. Pragnienie zakorzenienia na stałe w miejscu narodzin felicjańskiej rodziny zakonnej doprowadziło do utworzenia w 1922 roku prowincji warszawskiej pod wezwaniem Królowej Korony Polskiej z domem prowincjalnym na terenie Wawra Glinek, czyli dzisiejszego Marysina Wawerskiego. Nowa prowincja była wotum wdzięczności Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Cantalicio za odzyskaną przez Polskę niepodległość i powrót Felicjanek do stolicy, miasta, z którego losami siostry były związane od zawsze i którego dzieje miały współtworzyć w przyszłości. Potem prężny rozwój młodego organizmu, który stworzyło 68 członkiń z 2 polskich i 3 amerykańskich prowincji, przerwał wybuch II wojny światowej. Zarówno okres wojny obronnej, mroczne lata okupacji, jak i 63 dni Powstania Warszawskiego były dla sióstr czasem składania świadectwa wierności Bogu i człowiekowi. Z polecenia ówczesnej przełożonej prowincjalnej Matki Marii Simplicity Nering, więzionej w 1942 roku przez kilka tygodni na Pawiaku, wszystkie felicjańskie placówki miały obowiązek udzielania w razie potrzeby pomocy potrzebującym bez względu na ich wyznanie czy narodowość. W samym tylko klasztorze w Wawrze ze wsparcia sióstr w różnym wymiarze korzystało w okresie okupacyjnym około 6000 ludzi rocznie. W felicjańskich szkołach prowadzono tajne nauczanie, a w sierocińcach udzielano schronienia zarówno dzieciom żydowskim, jak i ich rodzinom. Po zakończeniu wojny zaledwie siostry zdołały z pomocą prowincji amerykańskich odbudować zniszczone budynki, poniosły kolejne straty. W latach 1948-1962 władze państwowe usunęły wszystkie felicjanki,
z 24 instytucji należących do prowincji lub parafii, na terenie których siostry pracowały. Bilans strat obejmował jedną świetlicę, jeden ośrodek katechetyczny, dwa żłobki, dwa internaty, trzy domy dziecka, czyli dawne sierocińce, 11 przedszkoli, trzy szkoły podstawowe i jedną średnią. Pod opieką sióstr pozostawiono osoby starsze, chore i niepełnosprawne. Ze względów politycznych pod koniec lat 50. XX wieku trzeba było również zmienić nazwę prowincji, zastępując Królową Korony Polskiej tytułem Matki Bożej Królowej Polski. Po roku 1990 na skutek przemian ustrojowych prowincja odzyskała część utraconych instytucji. Na przestrzeni lat siostry zaangażowały się również w inne apostolaty. Podjęły między innymi pracę w zakrystiach, kancelariach i kuriach biskupich. W odpowiedzi na znaki czasu wyjechały także poza granice kraju. W roku 1974 do Rzymu, a w 1983 do Kenii, gdzie 3 lata temu powstała już samodzielna wiceprowincja. W roku 2005 udały się także do Rosji. Tym właśnie wydarzeniom poświęcona została wystawa jubileuszowa Wy macie być opoką dla przyszłości, która od dzisiaj będzie prezentowana w parafii świętego Szczepana, gdzie Felicjanki pracują od roku 1967, a tworzą wspólnotę zakonną od 1970. Matko.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, gromadzimy się na tej mszy świętej, dziękczynnej, jubileuszowej sióstr Felicjanek prowincji warszawskiej, które obchodzą swój jubileusz stulecia istnienia. Dziękujemy Bogu za ich charyzmat w Kościele, za ich posługę w całej wspólnocie Kościoła, także w naszej tutaj parafii świętego Szczepana. Dziękujemy szczególnie za obecność w tym czasie siostry Zacharii, siostry Estery, zakrystianki i siostry Leticji. Dziękuję również za przybycie tutaj delegacji sióstr na tę uroczystość, za ich obecność i również włączenie się w to nasze wspólne dziękczynienie dla was. Także witam was wszystkich. Chciałbym również przywitać grono nauczycielskie z panem dyrektorem Mariuszem Wychuckim ze szkoły podstawowej nr 85, w której to szkole siostra Zacharia i siostra Letycja obecnie uczą religii. Dziękuję za przybycie także wam jako przyjaciołom, sióstr i znajomym. Wspólnie razem dziękujmy Bogu za ich obecność, za ich służbę, za ich ofiarność, oddanie, za ten przykład pójścia za Chrystusem. Na początku przeprośmy Boga za nasze grzechy i zaniedbania, byśmy mogli w duchu wdzięczności, czystym sercem składać Bogu tę ofiarę. Spowiadam się Bogu nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Przypomnijmy teraz intencje, z którymi przyszliśmy na tę Eucharystię powierzyć Bogu. Ja sprawuję ją w intencji dziękczynnej. Ten jubileusz stulecia sióstr Felicjanek. Ojciec Bogdan modli się za świętej pamięci Helenę Kropiewnicką. Jest to kolejna msza w porządku gregoriańskim. W chwili ciszy powierzajcie wasze osobiste intencje, dziękczynienia, prośby, z którymi przyszliście tutaj powierzyć Bogu. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość i daj nam ukochać Twoje przykazania, abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z mądrości Syracha. Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał on względu na osobę przeciw biednemu. Owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie Jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok. Oto słowo Boże. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Na duchu Pan od
czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Jezus opowiedział niektórym, co duch nie byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tym oto przypowieść. Dwóch ludzi przybyło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy zgromadzeni goście, siostry Felicjanki, wszyscy przyjaciele, sióstry i także wszyscy obecni na tej Eucharystii. Stulecie to słowo, które mogło nam już spowszednieć, bo już od paru lat obchodzimy co rusz jakieś stulecie. Te jubileusze i szczególnie ten jubileusz sióstr wpisuje się w budowanie wielkiej historii. Historii nie tylko
naszej ojczyzny, ale przede wszystkim historii Kościoła. Charyzmat sióstr zaistniał, bo tak chciał Bóg. Bo Bóg zechciał powołać do życia taką posługę i taką obecność. Warto przy tych jubileuszach, bo są one zawsze pewnym wspomnieniem, sięganiem do źródła. Sięganiem do źródła, by odczytać ten pierwsze poruszenie ducha, które powołuje do istnienia. Warto sięgać i my dzisiaj również sięgamy, przyglądając się kolejnemu stuleciu, że w tym czasie Bóg powołuje siostry Felicjanki poprzez poruszenie w sercu matki Angelii Truszkowskiej. I do dzisiaj, kiedy to siostry Felicjanki, duchowe córki matki Angelii, mogą cieszyć się życiem według tego charyzmatu. Służąc, jak mówimy, w Kościele dla całej wspólnoty Kościoła. A my jesteśmy wdzięczni, bo są obecne także w naszej parafii. Zatem możemy dotykać tutaj tego rysu charyzmatycznego w Kościele. Rysu, który pojawia się, trwa i jest. O charyzmacie, o realizacji tego charyzmatu zapewne nikt lepiej nie powie jak córki duchowe Matki Angelii. Dlatego, moi drodzy, zapraszam siostrę, która już tutaj mówiła do nas, aby ona mogła dać świadectwo, bo to świadectwo życia, świadectwo rozumienia, świadectwo przyjęcia tej interwencji Boga w życie człowieka, ale nie pojedynczego. Człowieka, który jest otwarty na wspólnotę, wspólnotę życia i który nie w jakiś sposób zostawia to, co światowe, aby ofiarować się Bogu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak już większość z nas słyszała w komentarzu historycznym, siostry Felicjanki dużo przeszły, ale tutaj w tym miejscu chcę podziękować na ręce ojca proboszcza, księdza Bogusława, nie tylko za zorganizowanie tego jubileuszu w tej parafii, ale również za to, że właśnie wtedy, kiedy po II wojnie światowej Felicjanki zostały wyrzucone z 24 placówek, ojcowie jezuici, ojcowie z Rakowieckiej byli pierwszymi, którzy zaprosili nas do współpracy i tam pozwolili właśnie rozwijać ten charyzmat błogosławionej Marii Angelii, charyzmat, który stał się charyzmatem felicjańskim. Dlatego, że gdyby nie błogosławiona Maria Angela, nie byłoby zgromadzenia sióstr Felicjanek. Gdyby nie było zgromadzenia sióstr Felicjanek, nie byłoby tej prowincji. W chwili obecnej charyzmat, który jest zakorzeniony w Eucharystii i w niepokalanym sercu Maryi, bo tak nam właśnie te wartości przekazała nam błogosławiona Maria Angela Truszkowska i o tym również przypominał delegatkom na 21. kapitułę generalną w 2000 roku święty Jan Paweł II, którego wspomnienie właśnie wczoraj obchodziliśmy. Mówił wtedy tak: pielgrzymując głębiej w ciemność Kalwarii, Matka Angela czuła się coraz bardziej przynaglona,
aby sercem zgromadzenia uczynić przede wszystkim kult Eucharystii i nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. Ona przekazała swoim siostrom motto: wszystko przez serce Maryi na cześć Przenajświętszego Sakramentu. I właśnie w takim duchu siostry rozpoczęły swoją posługę. Najpierw rozpoczęła ją matka Angela na rynku Nowego Miasta, gdzie w 1854 roku otworzyła schronisko dla ubogich sierot, dziewczynek i dla ubogich, chorych, starszych kobiet. W takim duchu prowadziły to również później siostry Felicjanki, które rozprzestrzeniły się po terenie Kieletczyzny, Lubelszczyzny i właśnie Podlasia, tam gdzie największe toczyły się boje w czasie powstania styczniowego. Tam też Felicjanki stanęły na wysokości zadania, pracowały w szpitalach powstańczych, w lazaretach. Za to zostały skasowane, odrodziły się. Jeszcze raz tutaj przypominam to, co już było w Krakowie. I może warto wspomnieć, właśnie warto podkreślić to dzisiaj, że ten wymiar posługi, charyzmatyczny wymiar posługi wśród dzieci i ubogich, starszych kobiet nie był ograniczony tylko do tej posługi, dlatego że kiedy przychodziły nowe wezwania, siostry starały się na nie odpowiadać. I tak w 1874 roku, w drugiej połowie XIX wieku przyszło wezwanie ze Stanów Zjednoczonych, aby tam siostry przybyły służyć wśród Polonii amerykańskiej, dlatego że wtedy ludzie, którzy przybywali z innych krajów na amerykańską ziemię, żyli w takich enklawach, żyli w grupach właśnie narodowych. Bardzo starano się, szczególnie grupa polska, starała się podtrzymywać wiarę i narodowość. No i siostry Felicjanki tak właśnie tam służyły. Do 1949 roku dzieci w polskich szkołach parafialnych uczyły się z podręczników, które napisały się pierwsze siostry Felicjanki, te, które przybyły właśnie na amerykańską ziemię. Później w 1950 roku przyszło wezwanie wezwano nas na kontynent Ameryki Południowej, do Brazylii. I tam siostry również rozpoczęły swoją posługę, tam służą do dzisiaj. 30 lat później, w 1983 roku, siostry zostały, właśnie siostry prowincji warszawskiej zostały zaproszone do posługi w Kenii, na kontynencie właśnie afrykańskim. I tak się tam, jak słyszeliśmy już w komentarzu, kto nie słyszał, to powiem jeszcze raz teraz. Tam się tak siostry rozwinęły, że dzisiaj jest ponad 80 rodzimych powołań i od 2019 roku istnieje tam już jako samodzielna, autonomiczna placówka wiceprowincja Maryi Matki Afryki. Także ten charyzmat Matki Angelii jest wciąż żywy. Oprócz tych kontynentów, siostry służą też w poszczególnych krajach. Felicjanki są w Anglii, we Francji, w Rosji, na Ukrainie. Teraz na Ukrainie też są siostry. To są siostry z prowincji przemyskiej, która wcześniej była prowincją lwowską. Po 1946 roku wszystkie siostry z 40 placówek, które wtedy mieściły się na terenie dzisiejszej Ukrainy, a ówczesnej jeszcze Rzeczpospolitej, zostały wygnane i osiedliły się właśnie jako centrum, obrały sobie Przemyśl, ale też rozsiały się po całej Polsce. Także ten charyzmat Matki Angelii, zakorzeniony w Eucharystii i zakorzeniony w niepokalanym sercu Maryi, co też można powiedzieć było prorocze, bo przecież Fatima to dopiero 1917 rok. Ten charyzmat wyraża się właśnie również w tej konkretnej posłudze, w konkretnych krajach, na konkretnych kontynentach. I w takiej posłudze, jak tutaj też, kochani Państwo, możecie obserwować właśnie naszą posługę naszych sióstr wśród Was. Bóg zapłać. A jeszcze jest Matka Angela. Mała niespodzianka.
Pamiętajcie, że zawsze jestem gotowa na wasze usługi, że nie ma ofiary, której bym dla was nie zrobiła i że będę się uważać za najszczęśliwszą, jeżeli czymkolwiek będę wam mogła być użyteczną. I bądźcie pewne, że choć z daleka, ale sercem czuwać nad wami będę. I o ile w możności mojej zapobiegać będę, aby wam nic złego się nie stało. Wzywam cię, siostro Mario Assumpto, siostro Mario Donato, siostro Mario Magdaleno, siostro Mario Goretti, siostro Mario Estero, siostro Mario Emanuelo, siostro Mario Maximiliano, siostro Mario Letizio, siostro Mario Margarito, siostro Mario Doroto, siostro Mario Fidelio, siostro Mario Raffaello, siostro Mario Zachario, siostro Mario Jolanto, siostro Mario Honorato i siostro Noemi Mario. Kochajcie bardzo nasze zgromadzenie, jego duchem przejmijcie się głęboko, nad ojca, nad matkę, nad wszystko na świecie. Miłujcie wolę Bożą, by zatonąć w niej. O mnie nędznej pamiętajcie w modlitwie.
razem. Może razem z błogosławioną Matką Angelą też wyznajmy naszą wiarę, przywołując jej także wyznanie już przed Bogiem. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony i stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pokrzyżowany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak uznaje Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Przedstawiając Bogu nasze modlitwy, prośmy także o wstawiennictwo błogosławioną Matkę Angelę. Boże miłosierny, wejrzyj na Kościół Święty. Spraw, aby był czytelnym znakiem Twojej obecności we współczesnym świecie. Ciebie prosimy. Boże miłosierny, wejrzyj na papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła. Spraw, aby w mocy Ducha Świętego prowadzili powierzonych im wiernych. Ciebie prosimy. Boże miłosierny, wejrzyj na naszą Ojczyznę. Spraw, aby Polacy budowali swoje życie na wierze w Chrystusa. Ciebie prosimy. Boże miłosierny, dziękujemy Ci za 100 lat istnienia naszej prowincji i za posługę wielu pokoleń Felicjanek. Spraw, abyśmy żyjąc wiernie charyzmatem naszej założycielki, przyczyniały się do budowania Twojego Królestwa. Ciebie prosimy. Boże miłosierny, wejrzyj na dzieła apostolskie prowadzone przez siostry naszej prowincji, na tych, którym służymy, na naszych przyjaciół, dobroczyńców i ofiarodawców. Spraw, aby wszyscy doświadczyli Twojej nieskończonej miłości. Ciebie prosimy. Boże miłosierny, wejrzyj na nasze zmarłe siostry i na wszystkich zmarłych, którzy służyli nam swoją pomocą w tym stuleciu. Spraw, aby oglądali Twoje oblicze w niebie. Ciebie prosimy. Boże miłosierny, wejrzyj na nas, uczestniczących w tej Eucharystii. Spraw, abyśmy za przykładem świętego Franciszka wiernie zachowywali Ewangelię Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy.
Boże Panie wszystkich narodów, ludów i języków, dziękujemy za Twoją opiekę nad nami i nad całym światem przez Chrystusa Pana naszego. Święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże.
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławioną Angelą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie i abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu,
abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim zawsze z wami.
Naszego dziękczynienia. Włączmy się w śpiew, zaraz się nauczymy. Yeah.
się. Boże nasz Ojcze, niech Twój sakrament dokona w nas tego, co oznacza, abyśmy osiągnęli zjednoczenie z Chrystusem, którego przyjmujemy pod osłoną chleba i wina, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Usiądźcie jeszcze proszę na ogłoszenia. Dziękujemy za ten czas spędzenia razem z duchowymi córkami Matki Angelii Truszkowskiej, z siostrami Felicjankami, że mogliśmy w tym dziękczynieniu uczestniczyć razem z wami. I szczególnie tutaj na ręce siostry przełożonej, siostry Zacharii, która jest przełożoną wspólnoty pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej. Mieszka tutaj na terenie naszej parafii, mieszkają siostry Zacharia, Estera i Letycja. I siostro Zachario, siostra niech przyjmie najlepsze życzenia dla całego zgromadzenia, dla wszystkich sióstr, tych, które nie są obecne, żeby przekazać, iż również modlimy się za obecność sióstr. Dziękujemy za tę obecność i życzymy wszelkich potrzebnych łask do pełnienia i wypełnienia tego charyzmatu i do spełnienia posługi, na którą siostry odpowiadały i odpowiadają także w tym czasie samemu Chrystusowi, odpowiadając na Jego wezwanie: pójdź za mną. Za to serdecznie dziękujemy i wspieramy również modlitwą. Sam wiem, że siostry nasze, drodzy parafianie, modlą się za parafian, modlą się szczególnie za dzieci. To jest bardzo takie budujące i wzmacniające. Proszę jeszcze raz dla sióstr o oklaski potężne. Może jeszcze kilka wybranych informacji. W zakrystii kościoła możemy składać wypominki, czyli kartki z imionami naszych bliskich zmarłych. Przyjmujemy już intencje na pierwsze półrocze 2023 roku. Na razie w kancelarii parafialnej od 3 listopada również w zakrystii kościoła. Za tydzień odbędzie się zbiórka na potrzeby duszpasterskie dzieci z naszej parafii, w tym z holi parafialnej Promyki Miłosierdzia, które mogliśmy usłyszeć także podczas tej mszy świętej. W naszej parafii rozpoczyna się kurs biblijny w roku akademickim 2022-2023. Prowadzący kurs ojciec Wojciech Żmudziński, jezuita, teolog biblijny, zaprasza na pierwsze spotkanie rozpoczynające za tydzień, w niedzielę 30 października o godzinie 11. Potrwa do 12.30 w sali świętego Stanisława Kostki w domu parafialnym. Terminy i tematy kolejnych spotkań kursu znajdują się na plakatach i stronie internetowej parafii. Zapraszam na nabożeństwa różańcowe jeszcze w październiku o godzinie 18. Natomiast dla dzieci jest mała zmiana, bo od poniedziałku do piątku dzieci przychodzą na różaniec o 16.30 i tylko do piątku. W poniedziałek nie będzie różańca ze względu na to, że jest to długi weekend, także wyjazdowy. Ale to nie zwalnia dzieci i tutaj uśmiecham się do rodziców, żeby razem z dziećmi tego 31 października odmówić wspólnie z dziećmi w domu czy innym miejscu ten właśnie różaniec, by było to uwieńczenie tego dnia październikowego. Moi drodzy, siostry przygotowały dla was małe co nieco po mszy świętej. Zatem wychodząc, na pewno jeszcze będziecie chciały porozmawiać z siostrami, więc warto je zahaczyć za połę sutanny, nie, habitu. Czujność jest. Habitu albo kurtki,
żeby przekazać im wasze serdeczności i życzenia. Nie tylko jednej siostrze, ale może tak, żeby się podzielić. No i siostry coś przygotowały, nie wiem co, bo odprawiałem mszę, a tam coś się przygotowało. Więc serdecznie zapraszam w imieniu sióstr. Siostry też zapraszają. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo na to świętowanie, dziękczynienie. A jeszcze, przepraszam, losowanie ziarenek. Jak zwykle prosimy ojca Bogdana. Zaczniemy od najmniejszego, a odpowiedzi były, bo tu chyba były kilka odpowiedzi. Koronka, wyznanie wiary, nowenna, litania, różaniec. Mateusz Zajkowski. Jest Mateusz? Jest. Wyróżniony nagrodą. Wiktoria Gat. Dobrze? Gut. Gut. Przepraszam, bo tak trochę się zlało. Ania Rębowska. Robi nam się brązowo-niebiesko. Martynka Wasilkę. Zapraszamy, Martynko. I Eliza Rzezicka. A ja przy okazji, jak ojciec wręczy, to chcę bardzo serdecznie podziękować za tak liczną obecność. Przede wszystkim sióstr Matki Angelii naszej wśród nas. Bardzo ci dziękujemy, Jagódko. Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli, żeby wspólnie z nami dziękować Panu Bogu. Jak ojciec proboszcz powiedział, no to ja już trochę zdradzę. Przed kościołem, przy wyjściu tam na zewnątrz, pod namiotem, zaraz tam wszyscy pójdziemy. Wystrzelimy racę i będziemy jedli jubileuszowy tort dla wszystkich. Przy wyjściu też dziewczynki, które dzisiaj niosły kwiatki w darach, będą wręczały lizaki. Lizaki są przygotowywane przez nas, powiem, że było, jest 400. Siedziałyśmy kilka wieczorów razem, wspólnotowo, więc było bardzo miło. Tam jest nasze jubileuszowe logo, naklejka, jest cytat Matki Angelii i dzieci mają pracę domową z wszystkich szkół. Trzeba ten cytat przepisać do zeszytu lub do ćwiczeń i w szkole katechetce pokazać i pewnie dostanie się piątkę. Dobrze? A wszystkich gości, którzy dostali od nas zaproszenia imienne lub te na kartce, zapraszamy potem do sali świętego Stanisława, na małe co nieco i na dalsze takie dziękczynienie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy też ojcu za piękną homilię i siostrze Fideli. O, przepraszam, siostrze, z całego serca. Bardzo dziękujemy. I tylko proszę ojca, jeszcze jedno ogłoszenie, błagam. Siostra Fidelia jest historyczką. I siostra Fidelia, i my, i ojciec proboszcz, wiem, że też będzie, 27 w czwartek, myślę, że o godzinie 10, ale jeszcze damy znać, mamy niespodziankę. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał, myślę 20-25 osób, pojedziemy wspólnie do naszego domu prowincjalnego, żeby siostra Fidelia opowiedziała już trochę bardziej, pokazała historię naszych 100 lat. Bardzo serdecznie zapraszamy. Kto będzie chciał, to się do mnie zgłosi, ewentualnie do siostry Estery, do zakrystii. Taki wyjazd będzie. Potrzebny jest tylko bilet, ewentualnie karta miejska, bo to jest w Warszawie na obrzeżach. To zapraszamy. Serdecznie zapraszamy do także wizualnego zobaczenia tego okresu czasu w samym sercu domu sióstr w Wawrze. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. On z wami. I z duchem twoim. Pochylcie wasze głowy na błogosławieństwo. Bóg wszelkiej pociechy niech kieruje waszym życiem w pokoju i udzieli wam swojego błogosławieństwa. Amen. Niech was uwolni od wszelkiego zamętu i umocni wasze serca w swojej miłości. Amen. Niech was
was obdarzy żywą wiarą, nadzieją i miłością, aby wasze życie doczesne obfitało w dobre uczynki i przygotowało was do radości życia wiecznego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech